Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Sword. No i tak, ostatnio zakończymy grę właśnie w hotelu, no i mieliśmy udać się właśnie do... na stadion, tak na dobrą sprawę. Na stadion, gdzie przyjdzie nam zmierzyć się już w ostatecznym meczu z Leonem. Dokładnie, no i w sumie, do walki z Leonem najpierw byłoby użyć mojego Sentiscorcha. Z jednej strony, bo z drugiej strony... Nie. Chciałem zobaczyć jego statystykę, a konkretnie ruchy. Niestety jedynym ruchem, jaki mam, jest Firelash, ale dobra, w sumie damy radę i z tym. Okej, więc ruszajmy. Ruszajmy, drodzy, na stadion. Teraz czas udać się właśnie na niego i stoczyć walkę o samo mistrzostwo regionu Galar. Tak więc wszyscy nam kibicują, dopingują. W sumie to możemy skorzystać z Flying Taxi, by się przedostać do właśnie stadionu, żeby już nie przedłużać. Okej, no i jesteśmy na miejscu. Tutaj wszyscy nam dopingują, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czas na ostateczny z ostatecznych meczy. Najbardziej ostatecznych z ostatecznych. Dobra, czas na finalny mecz z samym mistrzem. Po prostu mecz mistrzów. Czy jesteś gotowy zmierzyć się z Leonem? Tak, jestem gotowy go pokonać. W takim bądź razie przebierz się i udaj się na arenę. Tak więc teraz będzie prawdziwy mecz o mistrzostwo. Tak więc bez zbędnego przyciągania ruszamy. Oczywiście na arenie tłumy jest i nasz przeciwnik jest i Leon. Cisza, niby. Bilety na moje miecze zawsze się wyprzedają, jednak to nie spodziewałem się aż takiego tłumu. Każdy wie, albo everyone knows that you... Każdy wie, jak daleko zaszedłeś tego tygodnia. Wiedzą też, że złapałeś Eternatusa i uratowałeś przyszłość regionu Galar. Ty jesteś prawdziwym bohaterem, który walczył obok legendarnych Pokémonów, Zashiana i Zamazenty. No cóż, nigdy nie mogłem wyślić sobie lepszego przeciwnika, którym mógłbym dalej utrzymać swoją pastę zwycięstw. No nie wiem. Jednak... widzę w tobie pewną wspaniałą siłę, którą z chęcią wyzwę. Tak więc, crushing you. Ale mimo wszystko rozbiję ją na pił i pokażę, że jestem najsilniejszym czempionem, jaki tylko może być. No dalej, Hawkins. Stoczmy najwspanialszy mecz, który zapisze się w historii Galar. Nie, mecz, który zapisze się po wsze czasy na Galar. Dobra, więc teraz czas na prawdziwego mistrza. Okej. Dobra, także rozpoczynajmy mecz z samym Leonem. Także oczywiście, jak to w grach Pokémon bywa, mecz ma osobną muzyczkę. Dobra, tak więc przedstawienie, czas zacząć. Leon zrzuca swoją Pelerinę i wysuwa ki Iggy Slasha. Iggy Slash jest ostatnią formą Pwnerza, jest to pok stalowo-duchowy, jako że jest stalowy, to też wziąłem mojego Sentiscorcha. No dobrze. Obowiązkiem czempiona jest jakby rozgrzewanie tłumu. Spoko. No i jak sami teraz też widzicie, nawet nie mam aż tak dużej przewagi levelowej. No dobra, ale na początek właśnie on używa King's Shielda. Jest to taki trochę lepszy protect, bo gdybym go teraz uderzał takim kontaktowym, to wtedy straciłbym nieco w ataku i specataku. Albo w statystyce, którą bym uderzał w sumie. Tutaj trudno powiedzieć, to się tam troszeczkę pozmieniało. Natomiast teraz mogę go bezpiecznie uderzyć, gdyż właśnie użył tego King's Shielda, nie może go użyć dwa razy. No i na hita udaje nam się zjąć. Super aktywny cios, można by się tego spodziewać po twojej drużynie. Dokładnie, udało nam się pięknie zbić Iggy Slasha. Wiedziałem, że będzie pierwszy, więc stąd też wziąłem Sentiscorcha. Inne poksy mogły mieć problemy. Dobra, kolejny poksem będzie Sesmitoid. No tak, Sesmitoid to oczywiście tylko i wyłącznie Rillaboom wchodzi w grę. Sesmitoid jest poksem wodnoziemnym, więc tutaj nasz atak będzie mega efektywny. No i do akcji wchodzi Sesmitoid.
No dobra, to Seth Witolda myślę, że zbiłem bez większego problemu moim jakimś atakiem. Drum Beating powinien już być wystarczający. Choć de facto Seth Witold ma sporo HP, ale... ale to chyba nie będzie dla mnie problem. Dokładnie, jeden cios! No to tutaj Leon jak na razie sobie dosyć średnio radzi. Dobra, poksy moje rosną. Dobra, i kolejnym monem będzie Cinderace. Jak Cinderace? No to ja z kolei użyłbym może mojego Dreadnought. Tak, cały czas zmieniam poksy, jadę Leona jak chcę. Chociaż Cinderace może mi przywalić, ale... nie będą jakieś duże obrażenia. No i właśnie Scorbunny wziął, no i wytrenował. No ale to dzięki temu ma jakby dwa ogniste Pokémony w drużynie, ponieważ nie zapominajmy jeszcze o jego Charizardzie, na którego również Dreadnought będzie bardzo dobry. Acrobatics, no to będzie nieefektywne, ale mimo wszystko przywaliło trochę. Liquidation z mojej strony, możliwe, że to też wykończy Cinderace'a. Mimo w miarę wyrównanego poziomu. Dobra, jak na razie wszystkie Poxylana napadają na jeden cios. Czyż niepokonany mistrz miałby zostać przeze mnie pokonany i to w mega szybkim meczu? Dobra, Haxorus, czyli pok smoczy. Jak smoki, to wróżki! Chociaż ataku stalowego mogę się spodziewać, ale miejmy nadzieję, że mnie nie wykończy. Smart Striker, jak dobrze pamiętam, ma. Dobra, Night Hatterly. No i dobra. Haxorus. Miejmy nadzieję, że mój Dozen Glim wystarczy. Znaczy, wystarczy. Wystarczy! Pytanie tylko, czy ja to przetrwam. Iron Tail! Trzyma się! Doskonale. Tak, wybieranie super efektywnych ciosów może doprowadzić do zwycięstwa. Co ty nie powiesz? Dobra, Dozen Glim. Haxorus również pada na cios. Fajnie, jakby każdy z moich pokrów miał jakiś udział w tym meczu. Jak na razie. Groplock jeszcze nie miał okazji się wykazać i w sumie to nie wiem, czy będzie miał. Jeszcze jest Dragapult. W sumie Dragapulta również dobrym wyborem jest poniekąd Hatchwini. Poniekąd, no bo jednak... kurde, właśnie zapomniałem Ice Puncha na użycie Groplocka, trochę problemem to może być. Senti Scorch ma crunch niby, dobra. Może się nada. Bo Dragapult z kolei jest też nowym Pokémonem. Jest to Pokémon z kolei smoczo-duchowy. Więc tutaj... crunch będzie całkiem w porządku. Jest to ostatnia forma poksa, jakim jest Drippy. Tylko w sumie nie wiem, czy mieliśmy okazję zobaczyć, czy nie. Dobra, w każdym razie Dragapult to crunch. Dragapult nie jest zbyt wytrzymały, więc jest nawet szansa, że go wykończę jednym ciosem. Dobra, Shadow Ball trochę rypnął. No i z mojej strony crunch! Czy padnie? No, niestety nie. No dobra, no to spróbujmy jeszcze raz. Może jeszcze się poleczy, tak, jest full restore. Dobra, na Dragapulcie odtknąłem, to nie jest poks, którego rozwalna hita. Jego rozwalna dwa. Dobra, o, teraz nawet jeszcze mnie oberwał. Dobra, jeszcze jeden crunch i będzie po sprawie. Szybko, dobrze, że mi wcześniej Spec Defensa nie obniżył, bo tak bym miał problem. Dragapult też jest bardzo szybkim Pokémonem, więc tutaj... obrywam i Hatchwini miałaby duże problemy z nim. No, Shadow Ball byłby super efektywny. No i teraz czas na gwóźdź programu! Czyli Charizarda, na którego oczywiście wyślę mojego Dreadnought. Focus Laser. Na razie nie chcemy, czy tam Laser Focus. Charizard. No to z mojej strony leci Dreadnought. Czemu ja tak jadę ostatnio tych czempionów? Pamiętam, że nie wiem, czy w Ultra Moon, czy w Sunach też chału pojechałem grubo. Może w obu. Ale jeszcze nie skończyłem. Teraz... tak jest. Czas na dumę czempiona, czyli Charizard na poziomie 65. No i tutaj oczywiście będzie Gigantamax. No a z mojej strony Dynamax. Max Rockfall powinien załatwić chyba sprawę. Tak więc pokażę ci, co Charizard naprawdę potrafi. Czas na Gigantamax. Ale ja teraz popełniłem duży błąd. Ale ja popełniłem błąd. On może mnie wykończyć. O cholera. Może jest problem. Bo on ma trawiastą. O tak! Zapomniałem o tym fakcie. Ja tu sobie na spokojnie... jest szansa, że przeżyję, ale niewielka. Tym bardziej, że nie mam pełnych HP. Okej, z Charizardem może być grubo. Ale zobaczymy. Jak przetrwam, to będzie po nim. Jak nie przetrwam, to... to będzie słabo. To będę musiał ożywiać Dreadnought.
czekać, aż mu minie Gigantamax. No i właśnie też tak wygląda Charizard w Gigantamaxie. No i Max Overgrow, no właśnie, i to jest ten problem. Pytanie, czy ja to przetrwam. No właśnie, dobra. Więc teraz tak, trzeba będzie pokombinować troszeczkę. Ale damy radę, co ja bym rady nie dał. Dobra, Max Overgrow zbity. W sensie mój Gigantamax Dreadno. Dobra, to była kiedyś w takim razie poniarda, żeby sobie padł spokojnie. Trzeba przeczekać tego Gigantamaxa, bo inaczej nic nie wskuram w tym momencie. Dobra, zróbmy cokolwiek. Tylko że zakrypacza nie mam, zawsze mógł coś przywalić. Tak więc czas na G-Max Wildfire. Czyli właśnie ekskluzywny atak Gigantamaxowy Charizarda. Oczywiście na hit. Dobra, skoro bez Dreadnought musimy sobie radzić, no to musimy sobie radzić. Dobra, Hazerny, no sorry, ale też musisz paść. Dla dobra ogółu, chociaż fajnie, bo jakby expa wpadły, no ale cóż, poradzę. Dobra, ostatnia tura Gigantamaxa, Max Overgrow ponownie. Dobra, Gigantamax w tej turze się skończy, więc będę mógł wysłać coś innego. Dobra, teraz myślę, że Groplocked może da radę. Mam w końcu mojego dive'a. Dobra, Charizard już się Gigantamax skończył. Więc no, próbujemy. Dive! Air Slash. A czy powinien być w stanie to przetrzymać? Oby mnie tylko nie sflęczowało. Dobra, jest dive. To trochę przywali wczerka. Ale czy wystarczająco trochę? Wow, flamy mnie pokonały. Ale jak to? O nie, dobra, to już jest problem. Muszę i tak użyć się Max Revive'a, kurde. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, let's anti-scorch. Dobra, wiedziałem, że ten Charizard to jednak nie będą przelewki. Dobra, więc nie wszystko idzie tak łatwo. Zmuszony jestem użyć Max Revive'a. Bo się pospieszyłem wysyłając Dreadnought'a. Jego mogłem zostawić właśnie na koniec. Dobra, Ancient Power. O kurde, jak mu to podbije staty, będzie groźnie. Ale miejmy nadzieję, że tego nie będzie. Dobra, anti-scorch padł. Dobra, Grassy Terrain się skończył. Natomiast ten efekt G-Max Wildfire'a, ciekawe czy się jeszcze utrzymuje. Dobra, tak dobrze sprawia, jak to teraz trafię Rock Slide'em, to już powinno być po sprawie. No sobie ciekaw jestem, na ile to jest tur. Chyba już nie ma. Dobra, mniejsza z tym. W każdym bądź razie Rock Slide! No i teraz Solar Beam. Oczywiście to jest atak dwuturowy, więc w tym wydaniu już nie muszę się go aż tak bardzo obawiać. Z mojej strony Rock Slide, który... Zjął Charizarda na hita! Tak, wystarczyło tylko uderzyć odpowiednim atakiem. No i ten oto sposób, moi drodzy, wygraliśmy z Leonem. Okej, musiałem użyć Max Revive'a. Troszkę słabo, ale cóż. Dobra, się udało. Tak więc z przede nami stoi kolejny mistrz. Tak więc dziękuję za wspaniałą walkę. I 15600 za zwycięstwo, no i fajnie. No i tak oto udaje nam się wygrać z Leonem. I cóż dalej? No, zdawać by się mogło, że gra się na tym zakończy. Ale oczywiście, no jak to w Pokémonach bywa, one się na tym nigdy nie kończą. Także teraz... Tak jest, udało nam się zdobyć mistrzostwo. Gratuluję, Hawkins. Pokonałeś się pokonanego mistrza i stałeś się tym samym nowym mistrzem regionu. Tak więc stałeś się trenerem pierwszej klasy. Naprawdę, szczere gratulacje. Widzę, że urosłeś naprawdę w siłę. Czas teraz, żebym zajął się może trochę sobą. Tak więc, tak, też trenuj i działaj dla dobra wszystkich. Ty, Hawkins, jakby rośliście wszędzie, aha, w sensie, może chodzi o Pokémony, nie wiem, w każdym razie widzę przed tobą świetlaną przyszłość.
Ach, za szybko ten tekst leci. Nie zdążę zastanowić się, co znaczy. Ludzie Galar, oto jest. Nowa legenda narodziła się przed waszymi oczyma. Nasz nowy champion, Hawkins. Jej. Nie mogliście się doczekać tego momentu, kiedy dzieciak urósł w taką siłę. Jestem tego pewien. Tak więc obserwujmy, co on jeszcze będzie w stanie zdziałać. Aha. No dobrze. No to tak oto kończy się, moi drodzy, gra Pokémon Sword. No oczywiście nie jest to tak stricte koniec, bo oczywiście po napisach końcowych dziać się jeszcze będzie sporo. Tak więc mamy jeszcze koncert na zakończenie. Tak jest. No i oczywiście napisy końcowe, jak to w grach Pokémon bywa. I oczywiście też jest coś takiego jak postgame, moi drodzy. Na tym gra się właśnie nie zakończy. Wciąż są jeszcze pewne rzeczy, które pozostają do zrobienia. Wciąż jeszcze nie zapaliśmy przecież głównej legendy gry. W sumie nawet zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem pierwsza legenda, w której... pierwsza gra, w której łapiemy właśnie nie główną legendę, bo to zawsze łapaliśmy najpierw tą główną legendę gry, a tak naprawdę złapaliśmy Eternatusa zamiast Zacjana, który jest de facto główną legendą tej gry. Ale oczywiście nie ma się... nie ma nic straconego, złapiemy. Złapiemy go, można go złapać właśnie w postgame'ie. Także jest to jak najbardziej możliwe. No i w sumie, a propos postgame'u, też będzie on rozszerzony o dwa dodatkowe dodatki DLC, więc nie zapominajmy o tym. Oczywiście serii również DLC będziemy przechodzili, no ale oczywiście będzie trzeba trochę poczekać, nim one pewnie wyjdą, więc będzie pewna przerwa, ale oczywiście DLC również się zajmiemy. O ile dobrze pamiętam, można też przechodzić na obecnym save'ie, także nie będę musiał przechodzić gry od nowa, chociaż ciekaw jestem, czy czegoś właśnie w fabule nie dodają, więc pewnie nim te DLC wyjdą, nim je przejdę tak ogólnie na swoim save'ie, trochę czasu minie, także zdążę to jeszcze ogarnąć i zobaczyć, czy... Znaczy nie wiem, czy jest sens ogólnie przechodzić, myślałem, że zacznę Shielda już z DLC jeszcze raz przechodzić, ale tak sobie teraz myślę, że chyba jednak faktycznie nie ma to większego sensu. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tymczasem jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to przynajmniej na razie tyle. Ja was zostawię na razie z napisami, niech sobie przelecą, możecie sobie poczytać. Dzięki komu możemy grać w tą właśnie wspaniałą grę, jaką są Pokémon Sword i w sumie Shield, bo napisy są raczej te same. Dużo tu się chyba nie pozmieniało, jeśli chodzi o wersję. Cóż, jeśli mogę jeszcze dodać coś od siebie, no to tak naprawdę... Co myślę o tych grach? No ogólnie Sword Shield są całkiem spoko. Natomiast wiele osób twierdzi, że są wybrakowane, bo de facto są, bo przygotowali sporo kontentu na DLC, które te gry właśnie rozszerzą, będzie więcej poksów, będzie więcej wszystkiego. De facto w samej grze jeszcze zostało mi też do uzupełnienia Pokédex, więc będziemy się też tym zajmowali jeszcze. Plus, tak jak mówię, jeszcze jest pewien postgame, który może jakiś super długi nie jest, ale jest, więc tym też się zajmiemy. W sumie jeszcze nie zgarnąłem paru ciekawych rzeczy, nie wyeksplorowałem do końca World Area, także mamy jeszcze co robić, myślę, że jeszcze troszeczkę filmów z serii będzie. Dobra, to jeżeli jeszcze będzie się coś działo ciekawego, to wrócimy jeszcze na sam koniec, w sumie będzie nie będzie, pożegnanie musi być, więc napisy jeszcze niech sobie chwilę polecą, jak wam się nie chce ich oglądać, zawsze możecie trochę przewinąć. Dobra, tymczasem ja się żegnam, do usłyszonka jeszcze na samym końcu. Te ulu były epickie. Dobra, no to jest the end, jest koniec.
ale oczywiście nie taki do końca koniec, bo gra nam się resetuje i my oczywiście wracamy do naszego domu, bo zawsze tak jest. Chociaż tutaj jeszcze mamy pewną scenkę, niekoniecznie z domu, bo właśnie w Suburg Wild coś wciąż na nas czeka. Ale dobra, teraz już w końcu jesteśmy w domu, tak więc nasze poksy są już poleczone oczywiście po całym tymże wyzwaniu. Ale co ciekawe, Ponyard nie ewoluował, chociaż nie wiem, czy on na 50 poziomie ewoluuje, czy nie. Okej, chociaż walka się skończyła w dość nietypowy sposób, to fakt, więc nie wiem, czy nie powinien już ewoluować. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że Hatchling jest 2 levely w plecy w stosunku do Centi Scorcha, więc bierzemy sobie na front. No i cóż, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to więcej już nie zaplanowałem na niego. Tak więc dalej grą Pokémon Sword, grą bliźniaczą do Pokémon Shield, bo już chciałem powiedzieć przez moment Pokémon Shield. Już w sumie na początku tak mi się zdarzało, bo mam jedną i drugą, jedną drugą grałem. Sword Shield, podobne nazwy też są. To ona jest, tamto ona jest. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, dzisiejszy film to będzie wszystko. Tak więc, jeżeli wam się film spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Oczywiście też zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, jak i również do wspierania mojego kanału w serwisie Patronite. Zresztą właśnie dzięki patronom mogę zakupować nowe sprzęty między innymi i ogólnie rozwijać kanał. Dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy film, myślę, że to będzie wszystko, więc ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach serii, w której zajmiemy się właśnie postgame'em plus jeszcze zupełnie Pokédexa, bo wciąż jeszcze nam coś niecoś pozostało. No w końcu mamy widzianych 301, a mamy tylko 189, tak więc tym wszystkim zajmiemy się w odcinkach następnych. Dzisiaj to będzie wszystko, ja z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!